O to, jakim był człowiekiem, należy pytać już jego przyjaciół, którzy znali go najlepiej, Marian Lichtman z legendarnej grupy Trubadurzy. Dzień dobry. Właśnie myśli pan Krzysztof Krawczyk. Co pierwsze, jakie pierwsze wspomnienie przychodzi panu do głowy? O Boże, tych wspomnień jest przecież. Pracowaliśmy 10 lat jako Trubadur w Trubadurach. Zrobił maturę w Trubadurach, a przyjaźń była do końca życia. No, taki splatał mi figiel taki troszeczkę, że umawiałem się z nim na święta i po święta. Ale był w szpitalu, bo ja niedawno miałem koronawirusa. Cały czas dzwonił do mnie, mnie pocieszał, modlił się codziennie. Będzie dobrze, spotkamy się. No ale ja zostałem po prostu tutaj na ziemi. A na mnie chyba czeka tam na górze, bo może założymy jakąś niebiańską orkiestrę. No na takie pierwsze spotkanie z nim to było tak, że to był 63 rok. W MDK to była taka łódzka scena. Rockowa scena i popowa. No, przyszedł taki Krzysio, 1/3 Krzysia Krawczyka, co było wczoraj. No ja się pytam, co tu będziesz robił? On mówi, ja będę śpiewał. Ja mówię, a co ty będziesz śpiewał? Piosenkę aktorską. Ja mówię, a przewidzisz, że to rockmeni sami, jak to? Ja jeszcze byłem taka gwiazda, taka tutaj lokalna, Elvisa Presleya. Miałem spodnie, miałem ze skóry. Zresztą byłem troszeczkę taki ważny. A on się tak na mnie patrzał. Był bardzo skromniutki, on dopiero zaczyna, bo do szkoły chodził, na pianino się uczył. No, się pyta, no to dobrze, ja mówię, no to puknij tą, walnij to, ten występik daj i zaśpiewaj swoją piosenkę aktorską. Patrzę, przyniósł ręcznik, owinął sobie ten ręcznik, jak się Sławka Kowalskiego pyta, on się tu przyszedł kąpać, prysznic brać? Nie, to były jego apanarze do tej piosenki Krzysia, takie moje pierwsze spotkanie. Owinął głowę, sobie wziął prawą ręką, sobie tak zostawił, śpiewał ząb, boli mnie ząb. I tak go od tego pokochałem, ta publiczność bardzo fajnie to przyjęła, ale był tak odważny, no, i już widziałem w nim taki potencjał nieprawdopodobny. I śpiewał wtedy takim małym głosikiem, a ja śpiewałem tak normalnie, Marie, on się mówi, jak ty to robisz? Ja mówię, w szkole cię tego mnie nauczyli, tak, bo ja tylko na pianino chodzę. Słuchaj, to weź tak śpiewaj na przeponę, na brzuszek. No, minęło 14 i ten mały głosik Krzysia Krawczyka stał się tym normalnie takim fantastycznym barytonem, jakim śpiewał do końca życia. To był tak zdolny człowiek, takiej szybkości w życiu ja nie widziałem. To był właśnie Krzysio Krawczyk. Sławomir Kowalewski wspominał, że też błyskawicznie nauczył się grać na gitarze. I tak naprawdę to, że miał wielki talent, był wielkim artystą, to nie ulega wątpliwości. Ale czy scena, polska scena muzyczna będzie taka sama? Czy da się tę pustkę zapełnić po Krzysztofie Krawczyku? To znaczy, że nie będzie nowego Krzysztofa Krawczyka. On był jedyny, to był połączenie Elvisa. To był duży głos. On i operę by zaśpiewał, muzykę klasyczną. No dla niego, bo każda przestrzeń mu nie była obca. To było piękne, to był artysta mało, że spełniony, to był bardzo zdolny i nigdy nie powiedział ostatniego słowa. Jak nawet miał troszeczkę upadek, to zawsze jakiś był po prostu cios dał za pół roku i zawsze szedł do góry. No ile on tych piosenek przecież i napisał, i wyśpiewał. On 100 płyt nagrał. Takiego rekordu nawet nie ma Elvis Presley. To on jest rekordzista, ale on był fenomenalnym muzykiem. Jemu to się należało. Ja nie, to znaczy może talentów nigdy nie brakuje, ale Krzysztofa nikt nie podrobi, może go tylko skowerować, ale tak to Krzysztof był jedyny na świecie. Historia waszej przyjaźni liczy kilkadziesiąt lat. Jakim Krzysztof Krawczyk był człowiekiem, jakim był przyjacielem? Och, znakomitym był, wszystko oddał. Ja był taki, że jak na przykład zarabiał tyle pieniędzy co ja, to minęło 3-4 dni, on te wszystkie pieniądze wydał, no. Ale on wydawał w sposób taki nie, dla mnie głupawy, bo na przykład jak szedł przez Piotrkowską, to jak, panie Krzysiu, może pan mi poratować, dać mi 5 zł. On wyjmował, dawał 50 zł. Ja mówię, co ty wariacie robi? No chociaż mniej mu mogłeś dać. I mówi, ale on taki potrzebujący. On mówi, ale ty skąpy, Marian, jesteś. Ja mówię, Krzysiek, nie skąpy, ale troszeczkę myśl, no bo potem ode mnie pożyczał pieniądze. Oczywiście potem oddawał te pieniądze. A ja mówię, a ja jestem skąpy, ty jesteś utracjusz. Potem jak już do mnie przyjeżdżał do domu, jak szliśmy do Anatewki w Łodzi, takiego fajczy do Siódemek, to mówi, jaką ulicą idziemy? Ja mówię, bocznymi ulicami. A dlaczego bocznymi? Bo za drogo nas to kosztuje, jak ja idę z tobą. No taki był Krzysio, no. Taki Krzysio by oddał wszystko. On, dla niego pieniądz nie istniał.
nie istniał. Mówił: Maria, jak to by było pięknie, jak tyś mi przyniósł buty, a ja ci marynarkę bym dał, handel wymienny, patrz. A pieniądze tylko robią problem na świecie, tylko pieniądze. Dlatego jest tyle konfliktów na świecie. No, wspaniały chłopak, nie to, że go chwalę. Był raptusowaty bardzo, był nieraz, lubiał krzyknąć. Pamiętam, jak się kłócił z moją żoną, to była piękna sprawa, to oni się znali jak brat i siostra, bo my mieliśmy wtedy po 15 lat, wszyscy się poznaliśmy, tak chciał po prostu się nie kłócić, a chciał jej dokuczyć, to był piękny, tak. Wiesz co? Pani Boryś, mówił jej imię, po prostu panieńskim nazwiskiem mówił, panieńskim nazwiskiem. Pani Boryś, a ona się pani Lichtman nazywała. To był Krzysio, no, no piękny był pod tym względem. Pamiętam, kiedy się z nim pokłócimy w Doniecku. Na Ukrainie graliśmy turnieje. Tam mieliśmy wielki sukces. W dawnym Związku Radzieckim my tam 10 milionów płyt tam sprzedaliśmy. Kiedyś się ze mną pogniewał i wyszedł z hotelu. No. Ja patrzę, z tego hotelu wyszedł i nie przychodzi. Myślałem, że tylko takie emocje, tu tak jakiś lekki krzyk był. No. Idę sobie na miasto, idę sprawdzić, co się z nim stało, bo to jednak obcy kraj, Ukraina wtedy była, tylko żeby spokojniutko było wtedy. Patrzę, on w takim klombie na środku, w tym śródmieściu, sobie siedzi i śpi. I sobie śpi, ja tam dochodzę do niego, a byliśmy troszeczkę, no, zakrapiane było, jak to nie jest po koncerciku, żeby sobie odreagować od tego. To mi, słuchaj, się nie gniewamy, kładź się tutaj koło mnie. I spaliśmy w centrum Doniecka, a byliśmy rozpoznawalnymi ludźmi tam na Ukrainie. Ci ludzie, o, trubadury tutaj, śpią trubadury. Potem nas poszukiwano, bo tam muzycy od Marka Grechuty nas znaleźli, bo tak to byśmy tam spali cały czas, no bo było zakrapiany wieczór, to trzeba by było tam spędzić. No. To był Krzysiek, miał niesamowitą energię, no był niesamowitą osobą, no. I piękną, i będzie mi go bardzo, bardzo. Ze mną jest Andrzej Kosmala, jego wieloletni menadżer, ale przede wszystkim jego wieloletni przyjaciel. Dlatego jakim człowiekiem, jakim przyjacielem był Krzysztof Krawczyk, bo wiemy, że artystą był wspaniałym. Człowiekiem był bardzo serdecznym, bardzo ludzkim, bardzo lubił pomagać ludziom, zdobywał sobie sympatię bardzo szybko, nie tylko na scenie w stosunku do publiczności, ale także wiele osób towarzyszących. Już do wspomnień należą takie anegdoty, jak to, że na przykład w wytwórni płytowej nie szedł wpierw do prezesa, tylko do pani w księgowości. Zresztą one go goniły, żeby autograf złożył. On po prostu lubił pomagać ludziom. Ale nie zawsze był taki anioł. W naszej współpracy mieliśmy bardzo dużo różnych starć, konfliktów, bo właściwie no, postęp się w konfliktach rodzi, prawda? W ścieraniu się poglądów. A z Krzysztofem przez te 47 lat, jak pracowaliśmy, to teraz dopiero, co stwierdziłem, naszła mi taka refleksja, że w zasadzie myśmy nie rozmawiali ani o meczach piłki nożnej, ani o polityce, tylko myśmy bez przerwy rozmawiali, co tu zrobić, co tu ulepszyć, jaką teraz płytę nagrać. Jak tylko jakiś młody zaśpiewał i miał przebój, to on już do mnie dzwonił: Andrzej, słyszałeś? A może byśmy coś zrobili w tym stylu? Robiliście coś w tym stylu? Te rozmowy, jak pan wspomniał, były twórcze, ale czy 47 lat rozmawiania o muzyce, to się nie nudzi? No, były dwie przerwy pięcioletnie, gdzie był w Stanach Zjednoczonych, a wtedy nie były połączenia telefoniczne takie łatwe. To wtedy pisaliśmy listy, a kiedy był stan wojenny, to wykupiłem wszystkie kasety z kolędami w okolicy. Pierwsze 5 minut, nie z kolędami, tylko z bajkami dla dzieci, pierwsze 5 minut zostawiałem, bo tam chodziło o tą cenzurę, że wojskowi odsłuchiwali. Jak listy pisaliśmy, to jak tam było coś o polityce, to te listy były zatrzymywane, więc myśmy znaleźli sposób, że nagrywaliśmy sobie na kasetach i przesyłaliśmy sobie te kasety i teraz ja mu nagrałem, a on mi przysyłał inną kasetę z odpowiedziami. Także nawet to pokonaliśmy, ten opór. Najbardziej korespondowaliśmy jednak, kiedy komórki się pojawiły, ale to też przyjęliśmy sposób,
żeby za dużo nie płacić, to on nagrywał mi 14 wiadomości, ja na drugi dzień nagrywałem jemu 14 wiadomości. Tak, dlaczego 14? Bo tyle się wtedy mieściło na komórce. Teraz nawet nie wiem ile. I korespondencję taką, żeby się nie denerwować po prostu, bo w bezpośredniej rozmowie często dochodziło do nas, między nami do starć. Więc w związku z tym taką przyjęliśmy kompromisową wersję, że ty nagraj 14 swoich opinii, ja następnego. I to tak jeszcze, ja w nocy nagrywałem, on w dzień. I żartowaliśmy sobie, że firma Krzysztof Krawczyk pracuje całodobowo. Oczywiście te konflikty, te nieporozumienia, te niewielkie kłótnie owocowały tym, że powstało ponad setka płyt, dziesiątki przebojów i tak naprawdę Krzysztof Krawczyk, z tego co wiemy, jeszcze chciał wrócić do studia, jeszcze myślał o kolejnych nagraniach, o kolejnych płytach, być może o kolejnych przebojach. Jaka to miała być muzyka? Nie, no więc nagraliśmy 3 płyty jeszcze w tym ostatnim okresie. Ostatnią płytą jest płyta z polskimi wersjami Johnny'ego Cash'a. Na przełomie roku nagraliśmy pierwsze 5 piosenek i czekali, już mieliśmy przygotowane następne 5. To są polskie wersje Johnny'ego Cash'a w tłumaczeniach Daniela Wyszogrodzkiego. I nagraliśmy te 5, a potem zaczęły się kłopoty. Ten COVID, to wszystko, on się gorzej poczuł, stracił trochę ochotę do życia, jak się koncerty skończyły, bo Krzysztofa trzymały przy życiu koncerty. Gdyby nie było pandemii, to Krzysztof Krawczyk by dzisiaj żył. I teraz co za niespodzianka. Już się pogodziliśmy u mnie w studio, że chyba już tej płyty nie dokończymy. Skończymy na 5 utworach. I raptem w maju, nie w maju, to było w sierpniu, dostaję telefon od Krzysztofa: słuchaj, posłuchałem sobie te pozostałe 5, to są wspaniałe rzeczy, jutro przyjeżdżam i chociaż miałbym siedzieć kilka dni, to ja to nagram. Nagrał w 2,5 dnia i w ten sposób mamy tę płytę. Jeszcze w maju ubiegłego roku nagrał też ten challenge, hot challenge, taka akcja taka popularna, no to zaśpiewał dla pielęgniarek, nie? Że dedykuję tę piosenkę wszystkim pielęgniarkom, bo miał wiele wizyt w szpitalu i szczególnie wierzył pielęgniarkom, nawet bardziej niż lekarzom. Andrzej Kosmala, wieloletni przyjaciel, wieloletni menedżer Krzysztofa Krawczyka.